Siemanko, to znowu my. To już nasz drugi odcinek. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie obejrzenia, także wszystkie subskrypcje, które zyskaliśmy po pierwszym filmiku. Mamy nadzieję, że my powtórzymy nasz sukces filmowy, a Jagiellonia powtórzy sukces sportowy z dwóch pierwszych spotkań. Zapraszamy do oglądania. Jak masz na imię? Jeremi. Ile masz lat? 6. Ile lat już chodzisz na Jagiellonię? No nie... Tata. Cięcie, jeszcze raz. Tak mniej więcej. Pierwszy mecz, który pamiętasz, jak byłeś mały? Po
pożegnanie Frankowskiego. O, to fajny mecz był, ładny. A kto jest twoim ulubionym zawodnikiem Jagiellonii z obecnie grających? Tuszyński. A czemu akurat on? No bo strzelił 2 bramki. A myślisz, że będzie dalej strzelał jeszcze w przyszłości? No, myślę, że tak. Podoba ci się nowy stadion? Tak. A kogo chciałbyś pozdrowić? Wszystkich, co oglądają mecz. Nikogo z rodziny, nie? No, mamę, mamę. Mamę ewentualnie i babcię. Aha. Bardzo serdecznie ci dziękujemy, piąteczka. Powie pan, czemu pan tutaj stoi, w tym miejscu? Myślę, że to są jawne informacje, no. Witamy kolejnych młodych kibiców. Jak się nazywacie, chłopaki? Kuba. I Kacper. A ile macie lat? 6. Ja mam 9, ja mam 8,5. 11. To dobrze, a ile już chodzicie na mecze? Ile czasu? Ja 9 sezon. Ja też. Czyli od małego, tak? No, to elegancko. O, witamy tutaj, trochę starszy kibic. Nie, ja mam tylko 11 lat, także wiecie, no ja przychodzę na mecze sobie pooglądać i tutaj... Legia, no, do stara. Nie, ten pan, nie słuchajcie tego pana, bo on jest, on trochę coś bierze przed zawodami, ale... No ja tutaj przychodzę, to jest mój taki sprzyszywany tata i ja z nim przychodzę, bo tak on mnie przyprowadził. Ale trochę wyrośnięty jesteś jak na te 11 lat. No niestety, bo tutaj... A Kubuś w tym roku idzie do komunii, będzie grzeczny, dał do trzeciej klasy właśnie. Bo tatuś mi hormon wzrostu podaje i ja nie wiem, jakieś takie dziwne odżywki każą mi brać, jakieś szczepione jajka czy coś w tym stylu, ja nie wiem. Jeszcze młody chłopaki, a kto jest waszym ulubionym zawodnikiem Jagiellonii? Jonathan Strauss. Danik Quintana. A uzasadnijcie swój wybór, czemu akurat Janek i czemu akurat Dani? Bo ja go dużo razy spotkałem na dnie dziecka z Jagiellonii i ten jak to. I spotkałem się dużo razy też w Sewonie z nim. A czemu Dani? Bo jest fajny i zawsze podaje gdzie trzeba. A kogo chcecie pozdrowić? Jakuba Słowika. Ja mamę i tatę. Dzięki chłopaki, piąteczka. A
ja też bym też. Chcesz piąteczkę przybić? Po co tak zajebiście. A ja chcę jeszcze ten to zrobić, tylko zapytaj mnie, kto najlepszy. Jeszcze raz? No kto? Chłopczyku, a kogo najbardziej lubisz z piłkarzy Jagiellonii? A to ja nie wiem, ale ja lubię wszystkich zawodników Jagiellonii, ale chyba Jonathan Strauss, taki zawodnik bardzo dobry. O, tutaj właśnie piłkę przyjął, podał sobie tak. I chciałbym pozdrowić mamę i tatę. I tutaj tego pana, przepraszam, zbliżenie zrobić, to jest Wojtek Wróbel. Ale on jest gwiazdą już i on nie musi być przedstawiany w zasadzie, no. Tak, i serdecznie wszystkich pozdrawiam, dziękuję. Dziękujemy, piąteczka. Ruszcie! Na kolana! Nie da rady! W Białymstoku wychodzisz, tłumaczysz się z jakichś tam niepowodzeń, a tutaj po raz pierwszy w karierze w Białymstoku wychodzisz jako zdobywca bramki, to jeszcze zwycięskiej. Buzia zadowolona od ucha do ucha. No często tak jest, że zawsze jak przegrywamy, to właśnie bierzecie mnie, żebym coś powiedział. Także to, że miejmy nadzieję, że jak najmniej będzie takiej sytuacji. No, nie zmieni się, cieszymy przede wszystkim z 3 punktów, tak? Bo dużo się mówiło przed sezonem o nas, że słabo wyglądamy, że nie wiadomo co to będzie, a tu nagle liga pokazuje, że 3 mecze 7 punktów, także na pewno dużo tutaj ludzi w Białymstoku jest zdziwionych, a my się na pewno cieszymy, bo widzimy, że tworzy się fajna drużyna. Jeden za drugiego zapieprza, nawet przez to, że tracimy bramki, nie tracimy głowy. Już do przerwy mieliśmy 2 sytuacje, no fajnie to wygląda. Także dobrze zaczęliśmy, miejmy nadzieję to utrzymać. Dzisiaj troszeczkę tak te ustawienia były modyfikowane w trakcie meczu, bo Patryk często schodził na
prawą pomoc, zmieniał się z żalą, zmieniał się również zdaniem i tak było też fragmentami, graliśmy we dwójkę w ataku, ale no ciężko mi jest tak ocenić jednoznacznie. Co się stało z wami w tej pierwszej pół godziny? Tak, bo zmienialiście te ustawienie, to reakcja odwaną, słabo graliście. No zdecydowanie oddaliśmy pole gry przeciwnikowi i jakoś tak jest, myślę, że złe nastawienie w ogóle wyszliśmy w to spotkanie. Dopiero tak z czasem jakoś się pomału budziliśmy i było coraz lepiej. No to jeszcze opowiedz co.